Dzień dobry. Witam wszystkich w sobotny poranek. Czynię to słowami, które można przeczytać w książce z Biblią na co dzień. Pierwszy tekst czytam z Księgi Psalmów, z Psalmu 33. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Drugi tekst z Dziejów Apostolskich z rozdziału 17. Bogu nie służy się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Moi drodzy, myślę, że bardzo często przekonujemy siebie samych, że musimy coś zrobić, że powinniśmy coś zrobić, że za wszelką cenę w jakiś sposób Panu Bogu powinniśmy się przypodobać. A więc chcemy wziąć inicjatywę w swoje ręce. Chcemy coś zrobić. Bardzo trudno jest nam stanąć nad grobami naszych bliskich w zadumie i w modlitwie. Chcemy coś zrobić. Przynosimy znicze, przynosimy kwiaty. Chcemy coś zrobić. Jesteśmy przekonani o tym, że kiedy zrobimy, to będzie lepsze. Kiedy zrobimy, to damy coś z siebie. W taki sam sposób bardzo często podchodzimy do Pana Boga. Chcemy coś dać. Chcemy coś zrobić, żeby Panu Bogu się przypodobać. To Pan Bóg jest stwórcą. To On jest tym, który kreuje. On stworzył świat, stworzył nas, stwarza wszystko dokoła. Stworzył również ten dzisiejszy dzień, który nam dał. Panu Bogu nie jesteśmy w stanie niczego dać. Pan Bóg jedynie nie odrzuci naszego serca, serca, które jest szczere i które jest pokutujące. Ale Bogu nie służy się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. No właśnie, Pan Bóg nam daje, nas obdarowuje i chce, żebyśmy dzięki tym darom, które od Niego otrzymaliśmy, kreowali rzeczywistość naszego życia duchowego i rzeczywistość wokół nas. Dzięki tym darom, które od Pana Boga otrzymaliśmy. I to nie jest tak, że jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie będziesz miał. Nie. Otrzymaliśmy. Zostaliśmy wypełnieni przez Boga Jego duchem. Dlatego możemy coś robić, możemy kształtować, możemy kreować. Jesteśmy wręcz powołani do tego, żeby przejmować inicjatywę, żeby działać. Działać na rzecz drugiego człowieka. Nie żeby za wszelką cenę zrobić coś dla Pana Boga, żeby za wszelką cenę Panu Bogu się przypodobać. To jest zły kierunek. Bogu nie służy się ludzkimi rękami. Jeżeli ktoś chce służyć Panu Bogu, niech służy w duchu i w prawdzie. Takich czcicieli Pan Bóg potrzebuje, jak mówi Jezus w rozmowie z Samarytanką. W duchu i w prawdzie, w miłości, w poszanowaniu drugiego człowieka. To jest droga, którą powinniśmy iść. To jest droga naszego chrześcijaństwa. To jest droga, którą możemy pójść razem z Chrystusem. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby korzystać i żeby rozwijać te dary, które Pan Bóg nam dał dla własnego dobra, dla dobra drugiego człowieka. A więc, moi drodzy, życzę Wam wszystkim, życzę również sobie, żebyśmy te Boże dary byli w stanie odkryć i żebyśmy je rozwijali dla dobra własnego i dla dobra innych ludzi. Niech Pan Bóg pobłogosławi ten dzień. Amen.